tradycją jest biały obrus na stole, a pod nim sianko. W moim domu również kładziemy sianko pod obrusem. Sianko symbolizuje miejsce, w którym narodził się Jezus Chrystus, czyli stajenkę. A choinka, zielone drzewko, jest symbolem życia. I dzieci ją uwielbiają. Zazwyczaj do dzieci należy dekorowanie choinki. Ubieramy choinkę troszeczkę wcześniej, choć zgodnie z tradycją powinniśmy ubierać ją 24 grudnia, czyli w Wigilię. Na choince zawieszamy ozdoby. Kiedyś były to jabłuszka, szyszki. Dzisiaj? Owszem, wieszamy jabłuszka, ale zazwyczaj zastępujemy je szklanymi bombkami. Choinki są przepiękne. Kolorowe lub jednokolorowe, świetliste. W dzieciństwie w moim domu, na choince, wieszaliśmy ciasteczka, które wypiekaliśmy z babcią. Na ciasteczkach lukrem pisaliśmy swoje imiona. Kładliśmy watę, włosy anielskie. Na samej górze zazwyczaj był szpic. Szpic zakładał tato. To takie tradycje z mojego domu, zapewne w waszym domu też są jakieś tradycje. U moich przyjaciół dzieci robią same łańcuchy. Przepiękne, kolorowe, z bibuły lub kolorowego papieru, które potem są wspaniałą ozdobą choinki. A pod choinką? Pod choinką są prezenty. Prezenty, co najfajniejszy i najmilszy moment dla dzieci. Zazwyczaj znajdują się pod choinką w kolorowym papierze, tak by dzieci nie widziały, co jest w środku. Po rozpakowaniu zazwyczaj panuje harmider i niesamowite szczęście. Gdy byłam mała, w moim domu była tradycja dzielenia się opłatkiem ze zwierzętami. To bardzo miła tradycja. Dzieliliśmy się z pieskiem, z kotkiem i dzieliliśmy się ze zwierzętami sąsiadów. Musieliśmy wtedy wyjść z domu, by podzielić się opłatkiem z tymi zwierzaczkami. I w tym czasie, zupełnie przypadkiem, przychodził Mikołaj i pod choinką zostawiał podarki dla nas. Gdy wracaliśmy, pod choinką były już prezenty. Ale nie było Mikołaja. Był bardzo zapracowany i musiał pójść dalej, ponieważ inne dzieci również czekały. To bardzo miły moment. Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka, podzielimy się opłatkiem, złożymy sobie szczere życzenia. Usiądziemy do stołu, na którym powinno być 12 potraw. Przy stole powinno być jedno puste miejsce. To puste miejsce zazwyczaj czeka na tak zwanego wędrowca. Na kogoś, kto jest samotny, kto nikogo nie ma, albo po prostu w święta zwyczajnie został sam. Tak się czasem zdarza. I wtedy to miejsce może zająć taka osoba. Tą tradycję warto pielęgnować. Gdy zasiądziemy już do stołu, na stole znajdują się potrawy. Muszą być postne. Zazwyczaj jest to barszczyk, tradycyjnie. Są uszka z kapustą i grzybami oraz różnego rodzaju pierożki. W moim domu jest też kutia i makiełki. Są ryby. Jest pieczony chleb. To wyjątkowa kolacja i wyjątkowy czas, bo spotykamy się wszyscy. Na Wigilię przyjeżdżamy z najdalszych zakątków świata, by zasiąść do tej wieczerzy z najbliższymi. Gdy zjemy kolację, otworzymy prezenty, przychodzi czas na kolędę. Jest jeszcze jedna tradycja. To pasterka. To msza, na którą idziemy po Wigilii. Odbywa się ona z 24 na 25 grudnia. W kościele jest wtedy szopka, w której leży Jezusek. Palą się świeczki, śpiewamy kolędy. I jest naprawdę magicznie. Kochani,
Mam nadzieję, że Wasze święta będą przepełnione magią, serdecznością i miłością. Że zasiądziecie wszyscy do wigilijnego stołu i będziecie szczęśliwi. Życzę Wam tego z całego serca. Wesołych świąt!